Lokomotywa na dwóch kołach z czasów, gdy Suzuki nie bało się eksperymentować podczas produkcji swoich motocykli. Przygotujcie się na spotkanie z prawdziwą legendą, czyli Suzuki GSF 1250S, popularnie zwanym dużym bandziorem. Ale czy ten motocykl w ogóle zasłużył, żeby go nazywać bandytą? Zapraszam Was do materiału. Zacznijmy od samej historii dużego bandziora. W 1996 roku światu został pokazany GSF 1200. Rok później pojawiła się wersja S. W 2001 roku miał miejsce pierwszy lift, zmienił się wygląd, pojawił się system ABS i parę drobnych zmian. Kolejny lift miał miejsce w 2006 roku. Zmiana dotyczyła m.in. kształtu baku paliwa oraz wahacza. W 2007 roku pojawił się GSF 1250, czyli wersja, którą mam przed sobą. Bez zmian produkowany był do 2012 roku i w tym momencie historia bandziora zakończyła się na 3 lata. Bo w 2015 roku wrócił do produkcji, ale tylko na rok i w tym momencie już był definitywny koniec. Pojawiła się jeszcze wersja GSX 1250FA, ale na niej się za bardzo nie będziemy w tym materiale skupiać. Miano legendarnego bandziora zyskał GSF 1200 z racji swojego serca. W końcu nie bez powodu nazywany był olejakiem. Silnik wywodzący się jeszcze z lat 80. z motocykli takich jak Katana czy GSX-R 1100. To wszystko zmieniło się w wersji 1250 z racji tego, że pojawiły się złe, niedobre normy spalin Euro 3. Silnik został zastąpiony wodniakiem, czyli jednostką chłodzoną cieczą. Wzrosła też pojemność, bo zrobiło się 1255 cm sześciennych pojemności. Zostały 4 cylindry w rzędzie. Piec generuje w okolicach 97-98 koni mechanicznych i to, co najistotniejsze, 108 Nm momentu obrotowego. Duży bandzior jest motocyklem szosowo-turystycznym. Jego świat, jego przeznaczenie jest moim zdaniem typowo turystyczne. Nie chciałbym tym motocyklem poruszać się na co dzień po mieście, na jakieś krótkie wypady wokół komina. Raczej widziałbym to w taki sposób, że przez 2 miesiące nie mam okazji pojeździć motocyklem, wracam do domu, mam tydzień urlopu i przez ten tydzień chciałbym na ten motocykl wsiąść i pojechać w każdy zakątek świata, który jest w moim zasięgu. Pozwala na to pozycja. Usiądę. No usiądź z tej niższej strony jak człowiek. Jak człowiek, tak? Myślę, że tak. Jak widzicie, pierwsza sprawa, że sam motocykl jest stosunkowo wielki. Nogi są w naturalnym miejscu, nie powoduje to dyskomfortu. Zbiornik ma 19 litrów pojemności i przybranie pozycji jest tutaj bardzo naturalne. Kierownica szeroka, nawet bym powiedział wręcz ogromna, jak cały motocykl. Nie musimy się na tym motocyklu kłaść, żeby usiąść wygodnie. Możemy usiąść wręcz odprężeni, zrelaksowani i lecieć autostradą. Brakuje do tego niestety tempomatu. Ostatni raz takim dużym czterocylindrowym silnikiem obcowałem ponad rok temu i zapomniałem, ile te silniki potrafią sprawiać frajdy. Mianowicie chodzi tutaj o jedno magiczne słowo – elastyczność. Jeśli jedziemy 50 na godzinę i mamy zapięty piąty bieg, odkręcamy manetkę i zaczyna się dość szybki proces teleportacji. Moc zaczyna się już mniej więcej przy 4000 obrotów i ten proces teleportacji, o którym wspomniałem, ciągnie się aż do 9-10 tysięcy, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Minusem jest niestety to, że napęd i opona potrafi zniknąć w oczach, jeśli agresywnie operujemy manetką gazu. Przebiegi rzędu 100 tysięcy kilometrów i ponad nie robią na tym piecu żadnego wrażenia. Bandzior jest motocyklem ogromnym i myślę, że w tym momencie, gdy ja na nim siedzę, to jak najbardziej rzuca się to w oczy. Waży w okolicach 250 kg, natomiast ta waga przestaje dla nas mieć znaczenie po dosłownie ruszeniu. Ja przez pierwsze 2-3 kilometry trochę się obawiałem, bo jednak bandzior, ta nazwa jest mylna, jest bardzo mylna. To jest przyjaciel.
Nie jest to zły bandyta, jest to bardzo dobry przyjaciel. Ale te wrażenie znika faktycznie, gdy ruszymy, przejedziemy parę kilometrów. Okazuje się, że jest on stosunkowo wąski, nie jest to wielka konstrukcja. Przeciskanie się wychodzi bardzo naturalnie. Jeśli chodzi o zakręty, nie ma najmniejszego problemu. On wręcz chce się w te zakręty kłaść. Jeśli mu nie będziemy w tym przeszkadzać, to on jest jak ryba w wodzie. Jak możecie zobaczyć, tutaj ten piękny napis Yoshimura, jest to akcesoryjny wydech, akurat jest to Dominator z naklejką Yoshimury. Bałem się, że ten motocykl będzie za głośny, że będzie ten dźwięk po prostu męczący na dłuższą metę, ale jak możecie się przyjrzeć, to mniej więcej o, gdzieś tam jest schowany katalizator. Dzięki temu duży bandzior brzmi bardzo konkretnie, ale ten dźwięk nie jest męczący. A przy schodzeniu z obrotu w okolicach 4-5 tysięcy obrotów pojawią się małe, delikatne, przyjemne dla ucha strzały z wydechu. Skrzynia biegów w tym motocyklu. W momencie, gdy wbijamy bieg, czujemy dość mocne uderzenie, ale jak się okazało, ta skrzynia biegów taką charakterystykę ma. Jeśli chodzi o zmianę biegów w górę czy redukcję z użyciem sprzęgła, bez użycia sprzęgła, standardowo nie ma tutaj żadnego problemu. Zawias, który tutaj znajdziemy, to klasyczny widelec, średnica lak 43 mm, więc można powiedzieć, że nic specjalnego, jak na jego gabaryty. I było to dla mnie niespodzianką, bo miałem okazję polatać na drogach, gdzie ta jakość nie była najlepsza i okazało się, że jest on stosunkowo miękki, ale to nie jest takie uczucie, że jest on kanapą, że podczas przyspieszania zawias sobie pracuje, a podczas hamowania on nurkuje. I kolejne zaskoczenie było to, gdy próbowałem polatać trochę szybciej, oczywiście w granicach rozsądku. Okazało się, że jest to wszystko tak dobrze przemyślane, że nawet jazda z większymi prędkościami na bandziorze nie zrobi żadnego wrażenia. Zawias z przodu posiada podstawową regulację, mianowicie możemy tylko wyregulować napięcie wstępne sprężyny i tak samo wygląda sytuacja z amortyzatorem tylnym, czyli monoszokiem. Też pamiętam moment, gdy nawracałem, był moment z zakrętami, stwierdziłem, że zawrócę i było to pierwsze nawrócenie na bandziorze. Byłem wręcz zaskoczony, jak bardzo tą kierownicę możemy przekręcić. Ja myślałem, że ona się mniej więcej w tej pozycji skończy, że tu będzie zaraz ogranicznik. Tymczasem siup, tą kierownicę mogliśmy kawał od siebie jeszcze odsunąć. Jak się okazało, patrząc na gabaryty bandziora, jest on też zwrotny. Jedyny element, który moim zdaniem jest trochę wybrakowany, to układ hamulcowy. Miałem okazję polatać na Hondzie CBF 1000 z 2011 roku. Swoją drogą jest na kanale porównanie tych dwóch motocykli i tamten układ hamulcowy był zdecydowanie lepszy. Już tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie klamka jest tutaj gumowa. Właściciel, Łukasz, wymienił klocki, zregenerował zaciski, założył stalowy oplot. Zrobił w sumie wszystko, co się da, oprócz wymiany samej pompy hamulcowej. I wciąż, moim zdaniem, ten układ jest niedostateczny. Tylny hamulec działa tak samo jak przedni. Spowalnia, jest ok, ale niestety nie możemy tutaj spodziewać się spektakularnych wyników, jeśli chodzi o drogę hamowania. Śmialiśmy się wcześniej z Maydayem, że hamulce są dobre, ale to motocykl jest za ciężki. Myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Motocykl posiada system ABS w wersji S z owiewką, był to standard. Wygląd jest tematem, który muszę poruszyć. Ja jestem zdania, że bandzior jest motocyklem ładnym. Tym bardziej, jeśli mamy tą wersję, na której właśnie siedzę, gdzie dochodzą nam te boczne owiewki. Sądzę, że to one dają najwięcej uroku, najwięcej charakteru. Sam kształt tego motocykla, to jak on wygląda potężnie, wręcz masywnie, dodaje mu tego charakteru. Natomiast jeden, jedyny element, który moim zdaniem jest trochę specyficzny, wyjątkowy, to przednia lampa. Jak powiedział to Łukasz, jest ona, jakbyśmy się pocałowali z naczepą jakiegoś ciągnika, jest po prostu bardzo spłaszczona. Co istotne, świeci ona stosunkowo słabo. Warto zwrócić uwagę na sam lakier, bo teraz jest akurat cień i być może tego nie widać, ale gdy motocykl stoi na słońcu, to okazuje się, że ten czarny nie jest zwykłym czarnym. Jest on z dodatkiem takiego niebieskiego brokatu i dodaje po prostu bardzo fajnego klimatu, moim zdaniem. Spalanie w dużym bandycie jest zależne tylko i wyłącznie od nas.
Rozmawiając z Łukaszem, okazało się, że gdy kupił ten motocykl i chciał po prostu nacieszyć się nim najbardziej jak tylko się da, to potrafił mu wciągnąć 8,5 litra na 100 km. Natomiast gdy wybrał się w nim w trasę turystyczną, to okazało się magicznie, że te spalanie spadło do wartości pokroju 4,5-5 litrów. Patrząc na to, że zbiornik ma w okolicach 19 litrów pojemności, to daje to naprawdę konkretny zasięg na jednym tankowaniu. Jeśli chodzi o walory turystyczne tego motocykla, to ogromna szyba, swoją drogą akcesoryjna, ale bez problemu jesteśmy w stanie się za nią schować, nawet podczas prędkości ponad autostradowych. Nie można zapomnieć o komplecie kufrów. Mamy dwa kufry boczne, do tego kufer centralny, do których bez większego problemu jesteśmy w stanie się spakować, nawet na dłuższą wycieczkę. Duży bandzior nie posiada zbyt dużej ilości minusów, a jeśli już są, to dotyczą one głównie słabej jakości powłoki lakierniczej i dotyczy to głównie elementów, które są narażone na odpryski kamieni. Natomiast ten bandzior jest z 2008 roku, ma prawie 60 tysięcy kilometrów przebiegu i pochodzi z polskiego salonu. I gdy pierwszy raz na niego spojrzałem, to byłem wręcz zaskoczony, jak dobrze on wygląda. Konkurencją dla dużego bandziora są motocykle takie jak Honda CBF 1000, Kawasaki Z1000 SX albo Triumph Sprint GT. Jeśli chcielibyście sobie sprawić dużego bandziora, to musicie się przygotować na wydatek rzędu 15-20 tysięcy złotych. Wszystko jest oczywiście zależne od danego rocznika i przede wszystkim jego stanu. Na początku w materiału zapytałem, czy moim zdaniem GSF 1250 Bandit zasługuje na miano bandziora. I moja odpowiedź brzmi nie, z racji tego, że z mojej definicji motocykl nazywany bandziorem powinien chcieć nas skrzywdzić, coś nam zrobić, dostarczyć nam jak największą ilość adrenaliny, a duży bandzior wcale takim motocyklem nie jest. Okej, jeśli chcemy trochę więcej emocji, nie ma problemu, on nam ich dostarczy. Ale to nie jest do końca jego świat. To jest motocykl, który chce dostojnie połykać kilometry. Więc jeśli szukacie bandyty, który zburzy i zrujnuje wasze życie, to Bandit nie jest dla was. Ale jeśli szukacie kompana na każdą trasę, na każdą podróż, który spowoduje mnóstwo frajdy, to zastanówcie się nad dużym bandziorem. Dajcie znać w komentarzach, którego bandziora wy byście wybrali. Olejaka czy wodniaka i dlaczego? Dzięki za uwagę i do następnego. Na dużym bandziorze jeździłem w kasku HJC RPH 12, kurtce RST S1 Mesh, rękawicach RST Urban R3, spodniach Rebel Horn Classic 3 i butach RST Frontier.